chce zmienić ustrój, ustrój jest zły. Ja chcę zmienić Polskę, a pan chce tylko żreć i żyć. Celem życia nie jest przeżycie. Zmieniła się banda przy korycie i tyle. Trzeba znieść biurokrację, zlikwidować dochodowy. Gospodarka leży. Na to nie ma zgody. Trzeba znieść podatki. Mają rządzić konsumenci. No nie pan nie kręci, naprawdę. Polski na... Hasłami kryje się głowroga treść. Jest socjalist, proszę pana. Socjalistów mam gdzieś. Jestem konserwatywnym liberałem. Socjalista wróg ludzkości. Oczywiście. Mamy nieprawdopodobne możliwości. To jest absurd. Mamy problem z ubóstwem. Ludzie wbrew pozorom nie są aż takimi idiotami. Odbierają nam pieniądze. To jest coś niesłychanego. 2,5 tysiąca tak dużo? Dosyć źle. To nie jest moje państwo. To jest mój wróg. Unia musi być zniszczona. Tak mi dopomóż Bóg. Historia kołem się toczy. Sukinsyny w Warszawie nie unikną kryminału. To nasze wielkie zadanie. Będziemy pamiętać o zdrajcach. To jest mój problem. Ta cała banda rządzi za nasze pieniądze. Ale my, prawica, przywrócimy normalność. Idziemy na wasze poparcie. Dziękuję bardzo. Płacimy za gaz? Pan po prostu kłamie. 4 razy więcej niż Amerykanie. Pan Kaczyński kłamie. Dorwał się do władzy. Pójdzie w wolnej Polsce siedzieć. Będziemy walczyć. Ty złodziej. Socjalista zniszczył kraj kompletnie. Kaczyński ostro zaatakował Milkiego. To jest tak śmieszne. Ty jesteście okłamywani przez reżimowe media. Kłamać można na 1000 tematów, a prawda jest jedna. Nadchodzi epoka internetu. 100 razy więcej ludzi ginie na drogach niż od pistoletu. Kto nie ryzykuje, ten nie je. Nie ma co się bać. Polska ma ogromne szanse. Gdybyśmy mieli normalny świat. Rodzinę, panienki, placki pocztowe. Pan się kompromituje z każdym słowem. Rakiety balistyczne, broń jądrową, lotniskowce, rakiety kosmiczne. To rurkowcy. To nie jest moje państwo, to jest mój wróg. Unia musi być zniszczona, tak mi dopomóż Bóg. Historia kołem się toczy. Sukinsyny w Warszawie nie unikną kryminału. To nasze wielkie zadanie. Będziemy pamiętać o zdrajcach, to jest mój problem. Ta cała banda rządzi za nasze pieniądze. Ale my, prawica, przywrócimy normalność. Idziemy na wasze poparcie. Dziękuję bardzo. Ja też popieram Korwina. Rozumiesz pan? Taka jest sytuacja w tej chwili. No mam nadzieję, że sobie państwo posłuchali, ocenili i wyrobili własne zdanie. Bo o to przecież chodzi. Dobranoc, dziękuję, do jutra.